Witam wszystkich, tu Punio 7, a dzisiaj sobie zagramy w Arcanum. Najwidoczniej niewiele nauczyłem się po moim trwającym zbyt długo i przeciąganym zagrajmy w Icewind Dale 2, ponieważ są jeszcze inne gry RPG, które wymagają nagrania. Arcanum jest jedną z nich. Po Icewind Dale'u niektórzy chcieli, żebym nagrał Baldur's Gate'a, ale to się nie wydarzy, przynajmniej na razie. Baldur's Gate myślę, że to jest wystarczająco nahypowana gra, że nie potrzebuje dodatkowej promocji, jakby nagrywania jej. Natomiast Arcanum. Arcanum jest znacznie mniej znaną grą. Myślę, że tylko fanatycy starych RPG ją grali. O tak, ja też grałem to dosyć mocno. Dlatego chciałbym ją wam zaprezentować, ponieważ to jest świetna gra. A myślę, że w dzisiejszych czasach wejście do niej byłoby bardzo trudne. O czym możecie się niedługo przekonać. Okej, dobra. Ale czym jest Arcanum? Jak już wspomniałem, to jest gra RPG. Twórców Fallouta, o ile się nie mylę. Ma też bardzo podobny, taki trochę do Fallouta design, jeżeli chodzi o świat gry. Wszystko jest takie ponure, mroczne. A muzyka w grze... Posłuchajcie sobie, to jest... Muzyka w grze jest po prostu bajeczna. Większość jest wykonana za pomocą skrzypiec, takich podobnych rzeczy. Jest bardzo smętna, ale tworzy właśnie taki dosyć oryginalny klimat, który nigdzie indziej w żadnej innej grze nie można znaleźć. Okej, dobra. W tym filmie będę tylko dużo gadał, ponieważ w tej grze jest dużo do gadania. Jeżeli chcecie obejrzeć jakąkolwiek część rozgrywki, to przeskoczcie od razu do następnych filmów, kiedy się już pokażą. Bo dzisiaj będę dużo gadał, jak już wspomniałem. Dużo z was pewnie tak nie obejrzy następnych części, co wystarczy popatrzeć na wyświetleniach innych serii, żeby się tego domyślić. Dobra, ale nieważne. Dobra. Stworzymy nową grę, stworzymy własną postać. Jest kilka gotowych postaci. A ktoś chce sobie poczytać, to niech sobie spauzuje film. Co do oceny ich, to już każdy niech sobie coś wybierze. Jak każdy coś sobie sam oceni. Według mnie w takie gry jak Arcanum nie gra się po to, żeby grać stworzoną postacią. Trzeba stworzyć coś własnemu. Stwórz postać. Okej, dobra. Będziemy sobie grać człowiekiem, mężczyzną. Ponieważ człowiek, taka dosyć standardowa rasa, nie ma za bardzo żadnych plusów ani minusów. Co jest trzy krasnoludy, one są dobre od technologii. Elfy od magii. Półelfy. Ktoś chce sobie, niech spauzuje, przeczyta opisy. Gnomy, one też są dobre od magii. Niziołki to tacy bardziej złodzieje. Półorkowie są świetni w walce wręcz, dostają bonusy do zdolności. A półogr, no cóż, półogr to po prostu ma dużo siły i tyle. Dobra, wracamy do człowieka. Oprócz rasy płci okazuje się, że w Arcanum płeć wpływa na statystyki postaci. Kobiety są mniej silne, ale mają troszkę więcej kondycji. Ponadto w pewnych miejscach grze płeć będzie miała znaczenie. O czym będę wspominał w trakcie gry. Okej, dobra. Postać już weźmiemy sobie... Wszystkie przebrzydłe są mordy, ale powiedzmy, że to będzie. No. I o. Tutaj mamy też, możemy sobie wybrać historię postaci. Każda historia daje jakieś plusy i minusy. Pokażę teraz wszystkie. Wychowanek elfów, tak. To może być całkiem fajne dla wojowników. Wszystkie twoje umiejętności technologiczne są nieco obniżone. Jeżeli nie zamierzamy walić w technologię, to całkiem okej. Okay. Wychowanek mnichów. Całkiem dziwne, ponieważ wychowanek mnichów przydaje się dla kogoś z bronią. Potomek bohatera. Spadkobierca, trochę więcej kasy, ale mniejsza siła woli. To się nie opłaca.
Siły woli nie nadrobimy, a kasę zawsze możemy sobie dorobić więcej jakoś. Osoba specjalnej troski, inteligencja minus 2. Osoba specjalnej troski dosyć fajnie komponuje się z półogrem. Już wtedy zaczynamy z inteligencją 2. Kompletnie zmienia to rozgrywkę gry, ponieważ nasza postać nie potrafi odmieniać przez przypadki. W ogóle ledwo potrafi się co wysławiać, więc gra taką postacią to na pewno całkowicie inne. Dlaczego was zachęcam, żeby... Chociaż początek, niech każdy mógłby sobie spróbować coś takiego. Okej, zawodowy miotacz noży. Bla, bla, bla. Uczeń sklepikarza. Mniejsza zręczność, większe targowanie. Omy przy narodzinach. To jest całkiem ciekawe. Zadajemy mniej krytycznych trafień, ale ich efekty, które już są znacznie silniejsze. Wyjątkowa osobowość. Wszyscy albo nas lubią, albo kochają. Mur książkowy plus 1 do inteligencji, minus 1 do percepcji. Może być dla magów, całkiem fajne. Szkolny osiłek. Siła plus 1, minus 1 inteligencja. Elfia krew. Uzdolnienia magiczne. Mniejsze uzdolnienia technologiczne. Hiperaktywność. Większa szybkość, ale mniejsza charyzma. To nam się nie przyda. Przeszkolenie wojskowe. Siła, mniejsza zręczność. A zwyczaj jak ktoś idzie wojownikiem, to potrzebuje i siły, i zręczności, więc raczej kiepski. Czyli nie nadaje do niczego. Siła minus 6, za to inteligencja, siła woli, percepcji. Ten też jest raczej ekstremalny atrybut. Siła mimo wszystko jednak dalej się przydaje w grze. Ale jeżeli ktoś ma jakiś sposób, jak to sobie wynagrodzić, to czemu nie? Potomek trolla. Minus 4 do charyzmy, minus 4 do urody, 2 siły, zręczności i punkty zmęczenia. Też jedna ścieżka ekstremalnego wojownika, można by spróbować. Uciekinier z domu. Siła, inteligencja, siła woli, percepcja. Odwrotność mola książkowego. Wychowany na ringu. Siła, zręczność, inteligencja minus 6. No cóż, też coś dla wojownika. Zdziczałe dziecko plus 3 do zręczności, minus do inteligencji, dużo do umiejętności złodziejskich. To też całkiem kiepski pomysł, ponieważ część zdolności złodziejskich również wymaga inteligencji, więc... chorowity. Siła, kondycja, zręczność, ale wpływa na inteligencję. Brzydki jak noc. Znowu minus uroda, ale plus do siły i zręczności. Oraz umiejętności bojowe. Kobieciarz. Uroda, mniejsza siła, kondycja, zręczność. Wychowanek orków. Siła i percepcja, mniejsza charyzma. Protegowy szarlatan. Do charyzmy, siła, kondycja. Nauczyciel. O, to jest całkiem fajny historia. Minus 1 do maksymalnej ilości współtowarzyszy, ale możemy uczyć ich różnych zdolności. To jeszcze później powiem, o co w tym chodzi. Zbiegły szaleniec. Odporność obrażenia. Reakcja minus 25. Ludzie mniej nas lubią. Genialny idiota. Świetna nazwa. Plus do inteligencji. Mniejsza siła, kondycja, zręczność, siła woli. Radzi sobie umiejętności hazardu. Barbarzyńca. Siła i kondycja, mniejsza charyzma, umiejętność targowania się. Dziecię niczego. To, co cię nie zabija, czyni mnie silniejszym. Być może miał to na myśli. Przez całe życie popełniasz ciągle błędy, z których zawsze w końcu wynosisz korzyści. Innymi słowy, częściej doświadczasz krytycznych porażek, ale dostajesz 10% premii do otrzymywania mojego doświadczenia. Też dosyć kiepski pomysł. W grze dosyć łatwo zdobyć maksymalny poziom, a jak już zdobędziemy ten maksymalny poziom, to nam będzie tylko przeszkadzać. Pak z demonem. Uzdolnienia magiczne, minus 20 do charakteru i minus 20 do reakcji. Coś dla złego maga. Mag dnia. Większe uzdolnienia magiczne w dzień, ale w nocy gorsze. Mag nocy na odwrót. Mag nieba pod otwartym niebem. Mag natury w naturalnym środowisku. Agrofobia. Inteligencja plus 2. Jeżeli jesteś w pomieszczeniu albo bardzo gęstym lesie, wszystko jest w porządku, ale gdy znajdujesz się w otwartej przestrzeni, ogarnia cię panika. To również takie sytuacyjne dosyć historie. Dają jakieś tam bonusy w określonych sytuacjach, ale też w innych sytuacjach dają kary, więc nie wiem.
Równie dobrze można według niej żadnego nie wziąć. Jeżeli ma się coś takiego brać. Strach przed ciemnością, uczulenie na magię. Otrzymujesz premię do uznaności technicznego, ale nie możesz się posługiwać żadnymi magicznymi przedmiotami. Coś dla technologia. Podpalacz. Lubisz ogień? Nie, ty kochasz ogień. Ogień. Dobra. Bandyta. Minus jeden do charyzmy. Ale większa umiejętność broni palnej. Technofob. Siła i kondycja, ale nie możesz używać przedmiotów technicznych. Jedyne dziecko. Proszę do siły woli, mniejsza charyzma. I cóż. Potwór Frankensteina. Większa siła, kondycja, odporność na elektryczność, trucizny. Mniejsza zręczność. Mogę korzystać tylko z najgłupszych opcji dialogowych, czyli coś jak ma się mniejszą inteligencję, oraz spora wrażliwość na ogień. Grę zaczynasz bez pieniędzy. Szalony lekarz, inteligencja, percepcja, odporność na trucizny, odporność na elektryczność, umiejętność leczenia. W zamian za to masz niską rotę, charyzmę, zręczność i kondycję. Cudownie operowany. Plus 3 do charyzmy, inteligencji, plus do percepcji, siły, zręczności i kondycji. Tak, kolejny dosyć taki inteligentny. Widzenie w ciemnościach. W dzień widzisz niemal nic, w nocy twój wzrok się wyostrza. Jak ktoś chce grać w nocy, to czemu by nie? Okej, ale ja wezmę zwykły zjadacz chleba. Jak widzieliście, większość tych historii ma jakieś tam bonusy, ale też ma dużych plusów, duże minusy. A ja chcę zagrać taką postacią, która będzie miała dosyć dużo zdolności, więc nie da się dobrać takiej historii, żeby dawała jednocześnie coś, a nie zawierała mi czegoś na czymś, co mi jednocześnie zależy. Więc dobra, przejdźmy teraz do tworzenia postaci. Widzicie, w Arcanum jest dużo opcji. Więc cóż, na początku dostajemy 5 punktów. Rozwinięcie każdej zdolności wymaga chyba 1 punkt. Co 5 poziomy dostajemy 2 punkty, co 1 poziom dostajemy 1 punkt. I maksymalny poziom to 50, więc można całkiem sporo się rozwinąć. Okej, to jest nasz wskaźnik charakteru. Tutaj jesteśmy źli, tutaj jesteśmy dobrzy, zależy od naszych wyborów w grze. Tutaj są zdrowie i zmęczenie. Zmęczenie zaraz mówię. Tak, siła zwiększa ilość niesionego złomu, jakiego musimy nieść. Zwiększa obrażenia. Kondycja zwiększa punkty zmęczenia. Tak. Odporność na trucizny, niektóre czary. Okej. Okay. Zręczność. Wpływa na zdolność posługiwania się w większej ilości umiejętności niż jakakolwiek inna cecha. Tak, głównie do walki. Ale ponadto zręczność daje dodatkowe punkty akcji podczas walki. Więc to jest cecha, która przydaje się każdej postaci. Uroda wpływa na początkową reakcję do spotkanych postaci. Inteligencja jest ważna dla technologów, ponieważ pozwala opanowywać nowe schematy, za co jeszcze wrócę. Siła woli jest ważna dla magów, pozwala poznawać silniejsze czary. Percepcja wpływa na to, jak celnie strzelamy. Charyzma jest potrzebna do rozmów oraz określa, jak dużo możemy mieć towarzyszy ze sobą. Przy charyzmie 8, limit towarzyszy to 2. Przy chyba 9... Nie. Dopiero przy 12 wzrastamy do 3. Maksymalne statystyki to bodajże... nie jestem pewien, coś koło 8-20 chyba przy startowej. To jest tak, że startowa plus ileś, więc tam kończy się na około 20-18. Tak jak w wielu systemach RPG to bywa. Więc to są statystyki. Oprócz tego mamy zdolności. Zdolności cielą się na bojowe, łucznictwo, uniki, walka, wręcz rzucanie, złodziejski atak, zaskoczenie, kradzież kieszonkowa, skradanie się, wykrywanie pułapek. To są zdolności jakby socjalne, społeczne. Hazard, targowanie się, leczenie, perswazja. Oraz technologiczne, naprawa, broń palna, ślusarstwo oraz rozbrajanie pułapek. Poza zdolnościami mamy również schematy technologiczne. Je rozwijamy. Możemy wybierać, kiedy mamy odpowiednią inteligencję, możemy poznawać nowe schematy. Żeby poznawać lepsze schematy, musimy iść mieć poprzednie. Jeżeli chcemy grać technologiem, zielarstwo na pewno bardzo się przydaje. Elektryka bardzo się przydaje, na przykład ma coś takiego jak naładowany pierścień.
bronię, oczywiście, z końcową strzelbą na słonie. Kowalstwo też jest całkiem fajne. Na przykład elitarna zbroja płytowa. No i cóż, w mechanice też ciekawe, można sobie tworzyć na końcu mechanicznego pająka. Takie rzeczy. Gra technologiem jest trochę trudna, ponieważ do wszystkich schematów trzeba znaleźć jakieś odpowiednie wymagane przedmioty do ich utworzenia. Ponadto większość rzeczy wymaga albo nabojów, albo paliwa, albo baterii. Więc to trzeba się ciągle zaopatrywać, więc dlatego gra technologiem jest trochę trudniejsza. Ja będę grał tak jakby magiem. Szkół magii jest dużo więcej niż technologii. Ja zamierzam się koncentrować głównie na leczeniu. Magia ognia, ponieważ magia ognia ma ognistą kulę oraz parę innych rzeczy. Co tu jeszcze? Moc. Moc to będzie nasza główna szkoła magii, ponieważ ma bardzo fajne rzeczy. Ma tarczę ochronną, wstrząs, uderzenie pioruna takiej AOE chyba? Nie. Wstrząs to jest AOE. Uderzenie pioruna to na pojedynczy cel. Oraz dezintegracja. Jakkolwiek to fajnie brzmi, ograniczenie jest dosyć ograniczone, ponieważ niszczy wszystkie przedmioty, jakie posiadał cel. Okej, ponadto co tu jeszcze jest? Przeniesienie. Właśnie. Przeniesienie również bardzo fajna szkoła magii. Nie wiem, czy mi starczy punktów, żeby w nią pójść. Rozbrojenie, otwieranie zamków, bardzo przydatne. Oraz teleportacja. Najbardziej przydatny czar w grze. Pozwala przenosić się pomiędzy miastami bez opóźnień. No to z innych szkół, co można popatrzeć jeszcze, wszystkie szkoły elementalne, czyli woda, ziemia i powietrze, mają całkiem fajne czary. Inne czary to już chyba dla magów specjalistów, ponieważ są dosyć specyficzne i wymagają dodatkowej ilości punktów. Te szkoły, które wymieniłem, to myślę, że każdy mag powinien sobie przynajmniej parę czarów z tych wziąć. A inne to, nie wiem, jakieś przywołanie. Gdzie to jest przywołanie? O, to jest przywołanie. Natura. Całkiem kiepska szkoła magii. Takie jak urok. Tak jak już mówiłem, dosyć specyficzne czary. Działają w dosyć specyficznych okolicznościach, więc nie jest coś, co się zawsze przydaje. Więc jeżeli zamierzamy grać magiem, który specjalizuje się w magii, to okej. Ja nie zamierzam specjalizować się w magii. Ja zamierzam grać z czymś połączeniem wojownika, maga oraz dyplomaty. Czy będę inwestował w siłę, zręczność, charyzmę oraz siłę woli, żeby mieć dostęp do fajniejszych czarów. Okej. To jest jeszcze nasz wskaźnik magii lub technologii. W Arcanum istnieją, jak zapewne się już domyśliliście, istnieje magia i technologia. Niestety one nawzajem się zwalczają. Nie da się za bardzo, właściwie nie da się jednocześnie być magiem i technologiem. Albo inwestujemy w magię i technologię. Wtedy ten wskaźnik odpowiednio się przesuwa albo w górę, albo w dół. Jeżeli mamy duży wskaźnik magii, to stajemy się odporni na wrogie czary. Nie, to chyba niekoniecznie. Na pewno rośnie siła magicznych przedmiotów oraz chyba siła czarów rzucanych przez nas. Kiedy rośnie wskaźnik technologii, to stajemy się w ogóle odporni na czary, więc nawet przyjazny mag leczący nie będzie mógł nas uleczyć, ponieważ zaklęcie nie wypali. Ponadto przedmioty technologiczne wymagają również pewnego wskaźnika technologii, żeby móc się nimi sprawnie posługiwać. Jeżeli nie będziemy mieli wskaźnika technologii, to po prostu nie uda nam się nad zwykłym jakimś pistoletem obsłużyć. Jesteśmy na to za głupi. Okej, dobra. Tyle jeżeli chodzi o gadanie. To przejdźmy do rzeczy. Pierwsze walne w uniki, walki wręcz, ponieważ to się bardzo przydaje na początek. Że zręczność również się na początek przyda. Więc mógłbym to również ponieść. Ale czary. Wezmę sobie krzywdę, ponieważ jeden punkt praktycznie nie posiada żadnych wymagań, a na początku to jest całkiem fajny czar. Zadając obrażenia. Mniejsze leczenie również sobie wezmę, ponieważ czemu by nie.
Albo wiecie co? Albo na początku wezmę walkę wręcz. Mniejsze leczenie później nam się przyda. Później zamierzam również inwestować w perswazję oraz charyzmę. Ponieważ perswazja umożliwia nam dostęp do całkiem fajnych misji związanych z dyplomacją. Oraz dzięki temu możemy mieć przy sobie dużo towarzyszy. A dużo towarzyszy to zawsze duża frajda. Okej? Okay? Dobra, idziemy dalej. I teraz możemy sobie coś kupić. Mamy frak. Który nie będzie nam za bardzo potrzebny. Musimy kupić jakieś podstawowe wyposażenie. Problem jest w tym, że ten standardowy sklepikarz, którego zaczynamy, ma strasznie wysokie ceny. A my mamy tylko 400 sztuk złota. Więc cokolwiek byśmy chcieli wydać, to kupić... O! Tego na... No może w ogóle nie musimy, że mamy kupić. Trzeba by mieć jakieś historie z początkową większą ilością złota. W razie cokolwiek chcielibyśmy kupić, będziemy musieli wydać na to większość naszych pieniędzy. A rzeczy, które on tu oferuje, też nie są jakieś bardzo fajne. Powiem wam tyle. To kosztuje 129 monet. To nie zamierzam tego kupować, to są zwykłe łachmany. 129 monet na zwykłe łachmany, nie dzięki. No to kupię sobie drąg, ponieważ jest bardzo tani. Oraz ma całkiem przyzwoite obrażenia, jak na początek. Każda broń dzieli się obrażenia na obrażenia zwykłe oraz zmęczenie. Każda postać ma punkty życia oraz zmęczenie. Punkty życia, każdy się może domyśleć co to jest. Punkty zmęczenia to wiadomo, jak bardzo zmęczona jest nasza postać. Jej się zużywa głównie rzucając czary oraz otrzymując właśnie obrażenia w walce. Jak widzicie, ostre bronie bardziej zadają obrażenia na życie, natomiast te tempe, jak na przykład ki, zadają obrażenia na punkty zmęczenia. Kiedy punkty zmęczenia spadną do zera, nasza postać traci przytomność i wtedy już zadawanie punktów zmęczenia przechodzi na punkty zdrowia, więc jak leżymy, to już nieodwołalnie otrzymujemy obrażenia. Widzicie, laska ma obrażenia 2 do 9 w zmęczeniu, więc żadna inna broń... O, topór ma 1 do 12, troszkę porównywalnie, ale topór kosztuje 259, a laska już kupiliśmy za 8 sztuk złota. Będziemy potrzebowali dobrej broni. Zrobimy to w pierwszych trzech wioskach, u pierwszych kupców. Oni mają znacznie lepsze ceny. Na razie lepiej jest zaoszczędzić tą kasę. Okej, tyle słowa wstępu. No i zapraszam do gry.